Ziemia póki krąży i trwa, tak wiele daje nam co dnia. Zachwyca nas niebo pełne gwiazd, a rankiem błękit nieba, słońca blask. Ziemia w krąg, niby wyspa wśród fal, ofiaruje nam życia dar. Od morskiego dna aż po góry szczyt ochrania nas i kocha jak nikt. Więc czas, by już docenić ją, nie niszczyć lasów, pól i łąk. Nie wolno nam zatruwać rzek, by czysty był morza brzeg. By w dal przez wielką ziemię wciąż iść, bądźmy dla niej lepsi już dziś. By nam kwitła ziemia i świat przez wiele lat. Podziwiajcie proszę to cudo, tę puszczę amazońską, największy las tropikalny świata. Zajmuje obszar równy powierzchni całej Europy Zachodniej. Tutejsza fauna i flora jest niezwykle rzadka. Zaraz zobaczycie. Tysiąc gatunków ptaków. Sześćdziesiąt tysięcy gatunków roślin. Istne akrobatki. A wiecie, do czego jeszcze służą im te długie i piękne ogony? Do czego? Do ogrzewania się. Ogony są bardzo puszyste. W razie chłodu służą jako szal. Zabawne, co? W Puszczy Amazońskiej żyje 300 gatunków małp. Są też tutaj lamparty. Leniwiec przesypia niemal 80% swojego życia. Czy to aby nie twojej kuzyni? Też bym tak chciał. To by było życie. Nawet gdyby co dzień czyhał na ciebie lampart? Lećcie sobie dalej, ja zostaję. Amazonka to najdłuższa rzeka świata. Na 7000 kilometrów żyje w niej 2000 gatunków zwierząt wodnych. To ławica pirani. Kąpiel w ich towarzystwie i zostaje z ciebie szkielet. Ojej, patrzcie! Tak, to delfiny. Urocze stworzenia, są prawie ślepe. Jakim cudem znalazły się w rzece tak daleko od morza? I to w słodkiej wodzie. Nie, moja droga. One nie wpłynęły tu z morza. To jest gatunek delfinów rzecznych. Jest ich mniej niż morskich, ale żyje ich tu sporo. Ojej, krokodyl! Nie widzą go! Mówiłem wam, że jest tu wiele rzadkich gatunków zwierząt. Na przykład te. Widzicie, jakie wielkie żółwie? A co powiecie na te wydry olbrzymie? A tam kolejny fenomen. Jaszczurka zdolna na tylnych łapach przebiec krótki odcinek po wodzie. Czy to nie nasi? Zobaczmy z bliska. Hej, hej! Oni lecą szybciej od nas. Szkoda, że nie dołączyłem do ich grupy. O ile pamiętam, wolałeś płynąć niż lecieć. Bo nie wiedziałem, że ty tu będziesz. Coś ci nie pasuje? Ja bym wolał płynąć z nimi. Na statku jest fajniej. Przecież ty wszędzie jesteś niezadowolony. Nie, 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 nie. Coś ty powiedział?
A swoją drogą, czemu nie jesteśmy wszyscy razem? My zaplanowaliśmy eksplorację Puszczy Amazońskiej. Oni mają za zadanie odszukać plemiona, którym grozi zagłada i które wezwały nas na pomoc. Dołączymy do nich później. Widzicie? Biali ludzie chcą przegnać stąd odwiecznych mieszkańców puszczy. Od niepamiętnych czasów indiańskie plemiona ciężką pracą wydzierały puszczy z krawki ziemi pod swoje domostwa i poletka pod uprawy. Żyli z tego, co upolowali, zebrali w lesie i złowili w rzece. Byli całkiem samowystarczalni. Mieli jedzenie, opał, odzież, a nawet lekarstwa. Aż któregoś dnia zjawili się hodowcy bydła w towarzystwie uzbrojonych żołnierzy. Nie ma wątpliwości, że ich dowódca został przekupiony. Biali ludzie z taką bronią byli nie do pokonania. Tubylcy musieli odejść. Plemię musiało gdzie indziej szukać swojego miejsca. Ale pewnego dnia znowu zjawili się nieproszeni goście w takim samym celu. Lecz tym razem Indianie zbuntowali się. A plemion tak traktowanych są tu tysiące. Spław drewna, ale tego dużo. To wszystko zniszczone lasy. Po co komu takie ilości drewna? Rzeczywiście wycina się go stanowczo za dużo. Ponad 20 tysięcy kilometrów kwadratowych lasu rocznie. Kraj jest poważnie zapożyczony. Rząd wyprzedaje ten cudowny las za psie pieniądze. Jeszcze niszczy się środowisko. Ale dlaczego pozwalają wyprzedawać las? Nie mogą na tym zarobić? Mogliby, gdyby sprzedawali gotowe wyroby, takie jak meble, deski podłogowe, papier i wszystko, czego zapragną klienci. I gdyby to produkowali na miejscu, a siły roboczej tutaj na pewno nie brakuje. Dobrze powiedziane. Zarabiając lepiej, nie wycinaliby tylu drzew. Coś jeszcze? Rozumiem, że ścinanie drzew niszczy las. Ale środowisko? Las znika, owszem, ale las się odradza, co nie? Czy ktoś na Botowi to wyjaśni? Więc posłuchaj. Musisz wiedzieć, że las spełnia rozmaite funkcje. Kopuła stworzona przez korony drzew pochłania większość ciepła słonecznego i chroni ziemię przed upałem. Puszcza, odparowując wilgoć do atmosfery, prowokuje opady deszczu, które uzupełniają jej zapasy wody. Wodę z deszczu korzenie drzew wychwytują, filtrują i zatrzymują pod ziemią, jednocześnie ją użyźniając. Ale najważniejsze... Mistrz lepiej ci to wyjaśni. Istnieje teoria, że im większe drzewa, tym skuteczniej wchłaniają z atmosfery dwutlenek węgla i sprawiają, że powietrze na ziemi jest bardziej natlenione. Tymczasem to się sprawdza tylko w przypadku młodych drzew. Rzeczywiście, młode rośliny pochłaniają dwutlenek węgla. Jednak kiedy wyrosną, kiedy się je ścina i spala, cały dwutlenek węgla zmagazynowany w czasie ich rozrostu uchodzi do atmosfery. Teraz rozumiesz? Ale powiedz, mistrzu, skoro wszyscy wiedzą, że ziemia się nagrzewa, to dlaczego nie zakaże się wycinania lasów? Każde rządy są tymczasowe i tak też działają. Dla wielu las służy wyłącznie temu, by go eksploatować. Osobiste interesy i wszechobecna korupcja są tu największą siłą. Spójrzcie, na tym wielkim karczowisku uprawia się teraz bardzo opłacalną soję.
podczas mojego ostatniego pobytu, chcąc zrozumieć, dlaczego karczuje się las na tak wielką skalę, poprosiłem o spotkanie z gubernatorem. Musimy zbudować na tym terenie całą sieć dróg, żeby rolnikom i hodowcom bydła ułatwić dostęp do ich pól i pastwisk. Przecież macie ogromny kraj. Chyba nie brakuje wam ziemi. Dlaczego zabijacie waszą piękną puszczę, gubernatorze? A dlaczego mielibyśmy nie korzystać z jej bogactw? Proszę mi dać choć jeden powód przeciw takiej gospodarce. Jeden powód? Są tysiące powodów. Bez drzew wasze ziemie wyjałowią się. Będziecie mieć coraz mniej deszczy i bogatych zbiorów. Wyrąb drzew sprawia, że znika mnóstwo innych gatunków roślin, w tym te najrzadsze rośliny lecznicze. Czyżby? Ależ tak, oczywiście, gubernatorze. Lekarstwa na raka, przeciwzawałowe, na artretyzm. Co jeszcze panu mało? Wasze lasy spełniają niewyobrażalną rolę w regulowaniu klimatu. W ciągu 20 lat na całym świecie zniknęło aż 300 milionów hektarów lasów, co przyczyniło się do wzrostu temperatury na naszej planecie. Wasze lasy to bezcenne płuca całej Ziemi. A deklaracja podpisana na szczycie Ziemi w roku 1992... Jeśli pana dobrze zrozumiałem, należałoby zaliczyć nasze lasy do światowego dziedzictwa, tak? Mm-hmm. I rozumiem, że w związku z tym światowa społeczność będzie utrzymywać blisko 200 milionów naszych obywateli, którym stwarzamy warunki do życia. Sprytna odpowiedź, prawda? Większość tych ziem jest w rękach zaledwie kilku właścicieli. Zaś drobni chłopi i rolnicy ciągle czekają na ten swój skrawek ziemi, który państwo im obiecało. Natomiast ten pan, z którym się spotkałem, jest jednym z największych producentów soi na świecie. Uwaga! Będziemy lądować, moje dzieci! Trzymajcie się! Nabot, złap się czegoś! Tak, lądowanie nie zawsze bywa miękkie, jak się okazuje. No i jak wam się, dzieci, podoba na tej największej kopule świata? Jesteśmy jakieś 40 metrów nad ziemią. Na tej wysokości i poniżej żyje aż połowa gatunków zwierząt i połowa gatunków roślin na ziemi. Za chwilę zwiedzimy tę piękną krainę. Będziemy oglądać zwierzęta. One nie będą nas widzieć. No, chyba że nas zauważy jakiś orzeł. Sajmiri albo małpy wiewiórcze. Ale przecież poznaliśmy się już na początku naszej podróży. Przestraszyłem je, przestraszyłem! Boję się. Mamo, na pomoc! Asio, uciekaj, uciekaj, uciekaj! Wstawaj, nic ci się nie stało? Uprzedzałem was, że może nas zobaczyć orzeł, a tutejsze orły są znane z agresji, mój ty niepoprawny chłopcze. Ten się zjawił, bo zobaczył stado małpek, na które poluje. Czas poznać inne zwierzęta. Obejrzyjcie sobie ich świat z nad drzew. Super! To jeden z moich wynalazeczków. Proszę, niech każdy weźmie jeden i włoży na siebie.
Popatrzcie tutaj. Przekręcacie na prawo, dmuchanie i wznoszenie. Na lewo powietrze ulatuje i opadacie. Skręcacie, naciskając na prawą albo lewą strzałkę. Proste, co? To wam pozwoli podziwiać cuda natury. Kwiaty i owady, nieznanych gatunków oraz niezliczoną liczbę rzadkich zwierząt. Oho, i nie bójcie się anakondy. To wyjątkowo łagodne, choć nachalne stworzenie nie atakuje człowieka. Z drugiej strony mam nadzieję, że nie natraficie na panterę, bo ta niestety potrafi być groźna. Co trzeba zrobić, żeby zejść? Przekręć pokrętło! W drugą stronę! W którą? Przekręć pokrętło w lewą stronę! No to życzę wam udanej podróży, pięknych wrażeń i nie oddalajcie się zanadto. Spotykamy się tutaj. Co jest? Ja się boję, będę z mistrzem. Proszę bardzo, lecimy razem. Tej rośliny to kwiat męczennicy, inaczej pasiflory. Czy to ptaki? Latające szczury. To wiewiórki latające, które latają dzięki błonom lotnym rozpostartym między łapami. A to są czepiaki, czyli małpki pająki. Patrz, lampart! Hej! To my! Hej, to my! Na dół. To tylko iguana, chłopcze, przestraszyła się ciebie. Nie powinieneś tak krzyczeć. Straszysz zwierzęta, uspokój się. To one krzyczą. Ja chcę już wracać. Wracaj, wracaj! On nie jest groźny, wznieś się w górę! Przekręć pokrętłem i do góry! Do góry! Spóźnieni, już tam pewnie na nas czekają. Spójrzcie, jakie zniszczenia poczyniła tu budowa drogi, a ogniska rozpalane przez drwali dokonują reszty zagłady. Musimy wykarczować ten teren. Wasza działka jest na samym środku. Wyraźnie mówię. To nasza ziemia, którą w ciężkim znoju uprawialiśmy przez wieki. Nigdy jej nie porzucimy. Nikt was nie pyta o zdanie. Działamy w imieniu prawa. A my działamy w imię bezbronnych ludzi, których nachodzicie i których straszycie. Myślisz, że się przestraszę twojej koszulki? Widzisz tę broń? Masz taką? Hola, 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 hola!
Nie wystarczą wam te połacie lasu, które już zniszczyliście? Robię, co mi każą. A tobie co do tego, staruchu? No nie. Radzę nie odzywać się w ten sposób do naszego mistrza. Chroniąc wasze lasy, zyskalibyście o wiele więcej. Moglibyście sprzedawać rosnące tu owoce, rośliny, kauczuk, dziczyznę, bez końca. Czy nie uważa pan, że to bardziej korzystne? Nie ja tu rządzę. Jazda, przegonić ich, a w ogóle to coście za jedni. Jesteśmy strażnikami tej ziemi, którą wy niszczycie. Dobrze, już dobrze. Spokojnie. Ma pan ze sobą prawo własności? Zaraz. Chyba zapomniałem. Pójdę po nie. Zwijamy się. Doskonale, chłopcze. Wielu z nich ma fałszywe lub anulowane zaświadczenia. Albo nic nie mają. Moja kraina była wielka, pełna zwierzyny, kwiatów, owoców, lasów, ale nadeszli biali i podłożyli ogień w naszym lesie. Nad korony drzew z krzykiem uleciały papugi. Przerażone węże ukrywały się w korzeniach orchidei. W panice uciekały pantery, tapiry, dzikie świnie. Drzewa zamieniły się w popiół i dym, a wraz z nimi motyle, ptaki, rośliny. Biali ludzie nie szanują praw natury. Niszczą ją bez litości, a tych, którzy protestują, zabijają. Przywieźli nam nawet skażone ubrania i koce. Ale myśmy odkryli ich przebiegłość. Widziałeś? Biali chcą nas otruć tym podarunkiem. Te ubrania czuć śmiercią. Niczego nie ruszajmy. To zaraza. Rozebraliśmy ich do naga i odwieźliśmy do miasta. W tym mieście jest tyle samochodów i tylu ludzi, że nie ma czym oddychać. Biały człowiek jest dziwny. Nie potrafi marzyć, medytować. Nie umie patrzeć na gwiazdy. Tylko potrafi zdobywać pieniądze. I życie przecieka mu przez palce. A my jesteśmy i będziemy wolni. Lecz trawi nas niepokój. Na naszą splądrowaną puszczę spada coraz mniej deszczu. Rzeki wysychają, robi się coraz goręcej. A przyroda jest jak człowiek. Ziemia i las to jej skóra, rzeki i potoki to jej żyły. Jak ziemia ma żyć, jeśli obdzierają ją ze skóry? Wiemy, że i was to niepokoi. Pomóżcie nam, nim będzie za późno. Wszyscy żyjemy na jednej planecie i nie mamy innej. Wszyscy oddychamy jednym powietrzem. Pomóżcie nam, las to matka życia. Jego los to los nas wszystkich. Bardzo to mądre słowa. Ci, którzy wpływają na losy świata, powinni ich wysłuchać. Indianin powiedział, że biały człowiek nie umie patrzeć na gwiazdy. Dziwne, ktoś przed nim też to powiedział. Człowiek, który nie podziwia gwiazd, nie jest godzien miana człowieka. A powiedział to mój rówieśnik i kolega Albert Einstein. Jak możemy pomóc Puszczy Amazońskiej? To nie jest proste. Mamy jeszcze za mało informacji, żeby działać. Musimy się jeszcze wiele nauczyć, wiele zobaczyć i wtedy wszyscy wspólnie coś wymyślimy. Zgoda? Na koniec zacytuję wam starą przypowieść Majów. Drzewa podtrzymują niebo. Jeśli zetniemy gałęzie, niebo może nam spaść na głowę. To są święte słowa. Ziemia póki krąży i trwa, tak wiele daje nam co dnia. Zachwyca nas niebo pełne gwiazd, a rankiem błękit nieba słońca blask. Słońca blask, słońca blask.